Byłam okropna. To, co w moim życiu się przydarzyło, to myślę, że podobną sytuację przeżył święty Paweł. Bo tak jak jego zrzucił Pan Jezus z konia, tak mnie po prostu walnął porządnie w łeb. Ale nikt mi nie powiedział wcześniej, oprócz niego po prostu, że tak nie wolno. Ja zaczęłam zajmować się magią mając chyba 6 czy 7 lat. I nie wiedziałam, że źle robię. Jest powiedziane w Ewangelii, że każdy z wierzących jest zobowiązany do tego, żeby drugiej osobie zwrócić uwagę, jeżeli robi coś nie tak. I każdy, y, mamy kościoły w miarę pełne, a nikt nie przyszedł i mi nie powiedział, że źle robię przez te wszystkie lata. Nikt, ani jedna osoba. Więc ja wchodziłam po malutku w magię, malutkimi kroczkami. Amulety, horoskopy, talizmany, pisemka dla dziewczynek które uczą jak czarować. Wtedy jeszcze nie było dużych zagrożeń, czyli takiej ilości filmów, pism, które uczą czarować, ale mimo wszystko yy, trafiały do mnie wróżki. Mimo wszystko do, trafiła do mnie książka, która była czymś w rodzaju podręcznika do czarnej magii. I nikt mi nie powie, że to nie jest realne zagrożenie, bo tę książkę moja mama wyrzucała z domu kil, kilka razy. Ona zawsze się znajdowała z powrotem. I zawsze w sytuacji jakiejś kryzysowej, pseudokryzysowej, bo dla dzieciaka sytuacją kryzysową jest to, że koleżankę ma ładniejszą w klasie i dziewczyna jest zakochana w chłopaku, a ten chłopak jest zakochany w tamtej. I to już jest sytuacja kryzysowa w szkole podstawowej. I w takiej sytuacji łatwo skusić dziewczynę, spada książka, jest zaklęcie jak połamać komuś nogi, a zbliża się dyskoteka. Fajnie jest połamać koleżance nogi, nie dotrze na dyskotekę to ten chłopak zakocha się we mnie naiwne myślenie dorośli powiedzą że naiwne myślenie i nawet nie zwrócą na to uwagi tak jak w moim przypadku nikt nie zwrócił na to uwagi nikt mi nie powiedział że tak nie wolno i tym sposobem w końcu zaczęłam rzucać duże klątwy ale te klątwy nie dojże waliły w te osoby w które rzucałam bo te osoby też były daleko od Pana Boga, czyli wiadomo, że wszelkie klątwy się do nich przyklejały, to też uderzało we mnie bumerangiem. I tym sposobem miałam na przykład człowieka, o którym jest w książce, połączonego ze sobą klątwą przez ponad 10 lat. Dopiero po egzorcyzmie on się ożenił. Myślę, że do tej pory, nie wiem, myślę, że jak przeczyta tę książkę, to będzie wiedział, że to jest o nim, ale myślę, że dopóki ta książka do jego ręce nie wpadnie, to... Nie będzie wiedział, że, że to moja wina, że nie mógł sobie poukładać życia. Przepraszam go bardzo, proszę o wybaczenie. Ja jemu też wybaczyłam, bo tę klątwę rzuciłam w złość. Ale miałam to, co chciałam. Ja miałam spełnione każde swoje marzenie. Każde. I myślałam, że taką mam moc, jestem taką superbohaterką. I pamiętam, że jak już zamówiłam ostatnią rzecz, bo zamówiłam sobie faceta. Bo stwierdziłam, że skoro nie jestem szczęśliwa, mając, grając, może nie, nie zrobiłam, nie wiadomo jak, super wielkiej kariery, ale to też nie o to chodziło, o to chodziło, żeby grać, żeby pracować. Yy, ale, I więc grałam, więc jeździłam jakimś samochodzikiem, miałam gdzie mieszkać, wszystko fajnie było, budzę się co rano i myślę, no, ale o co ze mną chodzi, że ja nie jestem szczęśliwa? Mam to, to, wymyśliłam sobie, że wyreżyseruję film, to za trzy miesiące już yy, byłam na planie. Wymyśliłam, że wyprodukuję, to też się wy, wydarzyło, i myślałam, co jest grane, że ja nie jestem szczęśliwa. Myślałam, okej, okay, no to trzeba założyć rodzinę. No to mówię, to ja chcę, żeby mój facet wyglądał tak i tak, miał tyle i tyle lat, żeby zarabiał tyle i tyle, żeby budził takie i takie moje emocje. Nie będę wam mówić konkretnie, co mówiłam, bo go zidentyfikujecie, a tego bym nie chciała, bo to też nasza branżowa osoba. No i też a poprosiłam oczywiście, żeby jego mama mnie kochała, bo układ z trzeba było sobie załatwić na dzień dobry. I następnego dnia spotkałam tego człowieka i się z nim związałam, oczywiście bez ślubu. No i yy, przez yy, dwa miesiące trwała idylla, później się okazało, że to taki cukierek zawinięty w fajne sreberko. Ale ten cukierek był zgniły. Tak myślę, że już kilkadziesiąt lat leżał, już taki biały, obrzydliwy. No i okazał się człowiek być bardzo złym człowiekiem awanturnikiem, alkoholikiem, narkomanem i dużo, dużo, dużo jeszcze złych rzeczy. I tak naprawdę nie wiedziałam, co mam sobie zamówić, żeby się wykaraskać z tego, i zaczęłam się modlić. Ale była to nietypowa modlitwa, bo brzmiała jednym zdaniem: powiedz mi do cholery, co się dzieje. A się okazało, że Jezus dostał koło mnie cały czas. Wiedział, że Tone nie mógł mi pomóc, bo nie jest gwałcicielem, bo nie mógł wejść gwałtem w moje życie, jeżeli go nie poprosiłam. I w momencie, jak go poprosiłam, posłał mi czterech proroków. I pomalutku, nie będę Wam opowiadać całej książki, bo to bez sensu a w tej chwili, ale po prostu dostałam od niego tak przeogromne prowadzenie, że potrafił mi nawet GPS zwariować. Jecha, ja jechałam z Rajdu Loto, z, z Wejherowa do Warszawy, wylądowałam we Włocławku w klasztorze, gdzie czekał egzorcysta. I tam przeżyłam swój pierwszy egzorcyzm. I od tamtej pory mam pokój serca i nie oddam za nic świecie, bo nie ma nic fajniejszego.